Dzień dobry Państwu. Dzisiaj otwieramy troszeczkę inaczej w związku z pandemią wystawę pod tytułem Miejsca. Jest to wystawa, której temat podjęliśmy w związku z setną rocznicą odzyskania niepodległości, a chodziło nam o to, żeby plastycznie, malarsko ukazać różne miejsca z terytorium Polski, zgodnie z ideą Saint-Exupéry, który napisał, że katedra nie jest sumą kamieni. Tak każde z doświadczanych przez nas miejsc nie jest tylko samą zewnętrznością. To przede wszystkim ludzie, którzy te miejsca tworzą, to ich emocje, ich doświadczenie. W wystawie udział wzięły następujące osoby. Agnieszka Adam. Anna Bożko. Jacek Bukowski. Anna Grzybowska. Barbara Kosiak. Waldemar Kusal. Elżbieta Kwiatkowska. Te dwie proszę. Anna Łącka. Iwona Nielubowicz. Danuta Niklewicz. Jolanta Noga. Thank you.
nazywa Poncyliusz. Krystyna Rafalska. Hanna Scholl. Prezentowane prace układają się w kilka wątków tematycznych. Jednym z pierwszych przez nas podjętych tematów był Most Poniatowskiego. Tutaj możemy zobaczyć kilka prac wybranych z tego cyklu. Praca Waldemara Husala, praca Iwony Nierumbowicz, Jolanty Nogi i Danuty Miklewicz. Właśnie myślę, że ten temat jest dobrym przykładem naszego myślenia. Nie chodzi wszak i nie chodziło nam o to, żeby pokazać tylko zewnętrzność, tylko przedmiotowość tych sytuacji, ale sięgnąć do naszego doświadczenia, naszych emocji, naszych przeżyć. Także to, co oglądamy, to przede wszystkim człowiek, a może w mniejszej nawet mierze zewnętrzność tych sytuacji. Innym tematem było przedstawienie Mazowsza bądź Warszawy. Tutaj mamy dwie prace. Pani Poncyliusz przedstawiające Warszawę, Warszawę radosną, pogodną i Warszawę w smogu. Jest cała dosyć duża seria obrazów zatytułowana Ja, czyli ja jako miejsce. Co się we mnie dzieje, jak ja doświadczam sytuacji, które mnie w jakiś sposób dotyczą. Bardzo piękna praca pani Grzybowskiej na ten właśnie temat. I jej druga praca podejmująca ten sam wątek. Takim bardzo poważnym, wzniosłym tematem w naszym malowaniu było uporanie się z wątkiem cmentarza w Palmirach. Byliśmy tam dwukrotnie. Powstało wiele prac. Tutaj chciałbym zaprezentować dwie prace pani Kwiatkowskiej na ten właśnie temat. I pracę pani Rafalskiej. Dosyć duża grupa prac dotyczy naszych wyjazdów w góry, a szczególnie wizyt w galerii Władysława Hasiora. Część z nas była zaprzyjaźniona z Władysławem Hasiorem. Jeżeli jesteśmy na tamtym terenie, z reguły odwiedzamy i tę wspaniałą galerię. To są prace, które nie próbują naśladować twórczości Hasiora, ale próbują właśnie, tak jak i w przypadku wcześniejszych tytułów, przedstawić nasze odczytanie jego problemów plastycznych, jego widzenia świata.
Z tamtym terenem wiąże się cykl prac, które powstały w willi Atma, w willi Szymanowskiego. Mieliśmy możliwość wysłuchania utworów Szymanowskiego, mieliśmy możliwość tam na miejscu rozpocząć nasze malowanie. Jest szereg prac zatytułowanych właśnie Harnasie czy Willi Atma. To między innymi prace Barbary Kosiak. W Atmie Anny Grzybowskiej. I jeszcze jedna praca Anny Grzybowskiej, nawiązująca do sztandarów Władysława Hasiana. Może na zakończenie pokażę Państwu chociaż jedną pracę z prezentowanego dosyć bogato tematu Mazowsze, praca Waldemara Kusala. I jednocześnie zapraszam Państwa serdecznie na tę wystawę, mając nadzieję, że do 20 kwietnia uda nam się w jakiś sposób ją zobaczyć w realu. Na wystawie można skorzystać z materiału zamieszczonego w katalogu, z tekst wyjaśniający nasze przedsięwzięcie i dużo bogatszy materiał niż ten, który zaprezentowaliśmy na wystawie. Z konieczności musiałem wybrać pracę z wielkim żalem. Część prac trzeba było zostawić w pracowni. Dziękuję za uwagę i do widzenia Państwu.